Okej. Ogólna zasada wygląda w ten sposób. Jeżeli przez dłużej niż tydzień nie można mnie zmusić do tego, żebym zamknęła się na temat jakiegoś serialu, to znaczy, że jest to serial wybitny. A Mindhunter właśnie taki jest. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. If any of this is gonna work, we need to talk to more subjects. More! You want truffles? You gotta get in the dirt with the pigs. No, we don't. We are the FBI. Dla miłośników True Crime, którzy w ostatnich latach wcale nie byli tacy zaniedbywani przez telewizję Jinxem, Making a Murderer czy The Keepers, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Dziękujemy Ci Netflixie, że wprowadziłeś brutalne morderstwa do mainstreamu. Teraz w końcu bez krępacji mogę się przyznać, że uwielbiam o nich słuchać. I Wy też możecie, to bezpieczna przestrzeń. Jeśli ostatnie dni spędziliście pod kamieniem, ewentualnie spętani w piwnicy, to spieszę donieść, że Mindhunter to 10-odcinkowa, fabularyzowana adaptacja książki pod tym samym tytułem autorstwa Johna Douglasa i Marka Olshakera. Douglas był jednym z pierwszych profilerów w FBI, a swoimi badaniami zrewolucjonizował podejście do psychologii seryjnych morderców, co w przyszłości miało pomagać w ich szybszym schwytaniu. Jeśli kiedykolwiek mieliście w popkulturze do czynienia z postacią wybitnego agenta FBI i profilera, możecie mieć pewność, że był on w pewnym stopniu wzorowany na Douglasie. Czy to Jack Crawford ze wszystkich historii o Hannibalu Lecterze, Will Graham z serialowego Hannibala, czy Jason Gideon i David Rossi z Criminal Minds. Twórcy serialu podobno potwierdzili, że odpowiednikiem Douglasa w Mindhunterze jest bohater grany przez Jonathana Groffa, czyli Holden Ford. Chociaż moim zdaniem równie dobrze można powiedzieć, że spuścizną Douglasa obdarzono po równi mniej więcej całą trójkę głównych bohaterów, do których zalicza się również Bill Trench i dr Wendy Carr. Głównym bohaterem serialu jest jednak przez cały czas Holden. To takie złote dziecko FBI, które chce udowodnić, że rozmawiając z seryjnymi mordercami, można od nich wyciągnąć takie informacje, które w przyszłości zapobiegą podobnym zdarzeniom i pomogą łapać innych zbrodniarzy. Oczywiście na początku w serialu nikt go nie rozumie i nikt nie potrafi dostrzec potencjału w tym, co Holden chce robić. Wszyscy go zbywają, zwłaszcza jego przełożeni, i mają nadzieję, że Holden przestanie zawracać im głowę, bo traktują psychologię jak taki zbiór babcinych dyrdymałów, który tak naprawdę nie ma w ogóle pokrycia w pracy FBI. Ale na całe szczęście Holdenowi udaje się zakumplować z innym agentem, właśnie Billem Trenchem, specjalistą od behawiorystyki. Udaje się im stworzyć zespół, który na polu profilowania kryminalistów zaczyna odnosić pierwsze sukcesy. Najbardziej przejmujące sceny w Mindhunterze to oczywiście rozmowy z tymi seryjnymi mordercami. Już teraz mogę Wam zagwarantować, że w momentach, kiedy będziecie oglądali na ekranie Eda Krampera albo Jerego Brudosa, włosy będą Wam stawać dęba na rękach z przejęcia, zwłaszcza, że tym samym scenom towarzyszy bardzo sugestywna muzyka pełna smyczków, która jeszcze bardziej podkręca atmosferę i sprawia, że siedzimy jeszcze bardziej na krawędzi krzesła. You know, there's a lot more like me. Sceny wywiadów z mordercami są niesamowicie nieprzyjemne do oglądania. Po pierwsze dlatego, że główni bohaterowie próbują rozmawiać z tymi mordercami ich językiem, co jeszcze bardziej potęguje uczucie dyskomfortu, a po drugie dlatego, że aktorzy grający morderców odwalają niesamowitą robotę. Z takim samym wyrazem twarzy potrafią Ci opowiedzieć, jaką kanapkę lubią i jak zdekapitowali własną matkę. Najlepiej widać to po Kemperze, który w serialu jest zagrany wprost fenomenalnie. Wystarczy porównać sobie grę Camerona Britona. She went out to a party, she got soused. She came home alone. I asked her how her evening went. She just looked at me. Z archiwalnymi nagraniami prawdziwego Kempera. I needed to find out what they were looking for. The murder weapon, the 22 automatic. Or the 44 Magnum, and I don't want to advertise that I've got a whole bunch of guns. Okej, ale gdyby na cały serial składały się tylko i wyłącznie wywiady z seryjnymi mordercami, myślę, że nie byłby on aż tak dobry. To, co świadczy o jego sile, to jest to, że nawet do tak okropnie poważnych tematów, przy czym dodajmy, serial w ogóle nie epatuje gorem ani jakimiś brutalnymi scenami, a mimo to potrafi wciąż wpleść momenty humorystyczne, podkreślane niesamowicie muzyką i piosenkami dosłownie wyjętymi z lat 70.
Dodatkowo twórcy dbają o to, żeby widz się nie znudził i do wywiadów z seryjnymi mordercami i do tych zamkniętych spraw sprzed lat dorzucają również aktualne pościgi za mordercami. Na początku serialu dosyć ważnym wątkiem jest taka szkółka obwoźna, którą Trench i Holden prowadzą dla policjantów z innych stanów. To znaczy jeżdżą po różnych komisariatach w całej Ameryce i uczą policjantów takich podstaw profilowania. Dzięki temu sceny prowadzonych przez nich badań przeplatają się z wątkami, w których zupełnie inni policjanci podchodzą do nich i proszą o pomoc w aktualnych sprawach z ich okręgu, co pozwala nam zobaczyć, jak takie profilowanie jest wykorzystywane w praktyce. Morderstwa morderstwami, ale nie mówiłabym o Mindhunterze tak długo, gdyby nie jego bohaterowie. Każda z głównych postaci zostaje w pewnym momencie obdarzona jakimś osobistym wątkiem. No i niestety od razu powiem, że wątki Trencha i Carr są w pewnym momencie zepchnięte na boczny tor, a ich życie osobiste tak jakby zostaje zupełnie zapomniane, no bo nie oszukujmy się, że główną postacią w tym serialu jest Holden. Od pierwszego odcinka bowiem śledzimy jego relacje ze studentką socjologii Debbie. I muszę Wam powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona tym, jak napisany jest ich związek, bo pokazuje dwoje niesamowicie inteligentnych i zdolnych ludzi, którzy mają ogromny problem z pogodzeniem własnego pędu do wiedzy z poszanowaniem tej drugiej osoby, która może mieć nieco inne zainteresowania. Oboje są bardzo dominującymi charakterami, z których żaden nie potrafi ustąpić, a jednocześnie żadne z nich nie pokazane jest jako strona w 100% skrzywdzona przez drugą, ani żadny nie jest pokazany jako bohater w 100% pozytywny i to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze. Zwłaszcza Holden jest tutaj niesamowicie fascynującą postacią. Obserwowanie, jak wpływają na niego badania nad mordercami, jak z odcinka na odcinek puchnie mu ego, jak z takiego całkiem sympatycznego, acz trochę sztywnego gościa w garniaku zamienia się w takiego totalnego buca, z którym nie da się wytrzymać, jest najlepszym elementem tego serialu. Bo pokazuje, że sposób, w jaki został napisany Holden, który na początku wydaje się być taką trochę sztampową, irytującą postacią, ani przez chwilę nie był przypadkowy i te wszystkie sceny, w których bohater nas wkurzał, miały tam być. You want truffles? You gotta get in the dirt with the pigs. Mindhunter to serial genialny w swojej prostocie. Niby wydaje się, że nic się w nim nie dzieje i że właściwie przez cały czas bohaterowie tylko ze sobą rozmawiają, a nie da się go nie oglądać siedząc na krawędzi krzesła, bo tak strasznie trzyma w napięciu. Historia jest fascynująca, scenariusz jest fenomenalny, bohaterowie są niesamowicie fascynujący, a rozwój ich postaci to już totalna wisienka na torcie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Mindhuntera, to ja nie wiem, co tu jeszcze robicie, a jeżeli już skończyliście cały sezon, to pod spodem jest sekcja komentarzy i możecie zostawić swoje wrażenia. A na dzisiaj to już by było wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da